zmniejsza, chciałbym się odnieść do kilku pytań, które padły w dyskusji. Po pierwsze, czy są jakieś przykłady odwrotu od nowego zarządzania publicznego, z których można byłoby czerpać? Mam wrażenie, że bardziej na Redzie wykonuje się zwrot w dyskursie naukowym, politycznym też trochę niż w praktyce, ale to z tej przyczyny, że sprywatyzować czy urynkowić pewne sfery usług publicznych jest bardzo łatwo, natomiast wycofać się z tego jest dużo, dużo trudniej, chociażby z tego powodu, że na rzecz obrony tego modelu działają bardzo silne i wpływowe grupy interesów, tak, które nie zawsze państwo słabnące jest w stanie się przeciwstawić, chroniąc interes publiczny. I to jest pierwsza kwestia i to mnie prowadzi do kolejnego pytania, czy hamować prywatyzację, czy wzmacniać mechanizmy kontroli społecznej nad tymi sprywatyzowanymi częściowo sprawami usług publicznych. I rzeczywiście, tak jak wspomniał pan minister, ten kierunek uspołecznienia usług publicznych, czy jak to się z kolei w literaturze z zakresu zarządzania publicznego nazywa współzarządzanie, czyli zarządzanie instytucjami świadczącymi usługi publiczne z udziałem interesariuszy, mówiąc brzydko, czyli na przykład z organizacji pacjentów, czy na przykład poprzez rozbudowanie społecznego audytu usług publicznych. To wszystko są instrumenty, które wydaje mi się, że służyłyby najlepiej temu celowi, jakim jest interes publiczny i rzeczywiście zabezpieczenie równego dostępu do usług publicznych, szczególnie usług społecznych. Problem tylko polega na tym, że tego nie da się zrobić w krótkim czasie i to nie po stronie państwa pewnie leży największa odpowiedzialność za to, żeby taki model wdrożyć. Państwo może pewne rzeczy ułatwiać, na przykład tworząc jakieś instytucjonalne podstawy takich współzarządzania, rady społeczne, instytucje, które będą z udziałem różnych interesariuszy kontrolować działania chociażby NFZ-u. Natomiast tą piłka jest też po stronie społeczeństwa i ja przygotowując tę książkę spędziłem trochę czasu w Szwecji, rozmawiając z tamtejszymi badaczami systemu ochrony zdrowia. I oni podkreślali, jak dużą rolę odgrywają tam na przykład organizacje pacjentów, tak? I nawet jeżeli one nie mają bardzo sformalizowanych kompetencji, to one są skuteczne, jeżeli chodzi o ten społeczny audyt, społeczne monitorowanie sytuacji. Więc to jest, wydaje mi się, kierunek, w którym możemy podążać, który daje pewną szansę na odwrócenie pewnych negatywnych tendencji. Natomiast ostatnia rzecz, to padła tutaj kwestia tego, czy to nie jest tak, że samorząd jest w sytuacji bez wyjścia, samorząd, który odpowiada za większość istotnych usług publicznych, czy nie jest ze względów finansowych zmuszony do prywatyzowania, urynkowienia chociażby edukacji czy ochrony zdrowia. I wydaje mi się, że trochę jest tak, że rząd centralny, tak to nazwijmy, powiedzmy w sposób niesformalizowany oczywiście, ale wysyła taki sygnał do samorządów, że nie damy wam więcej pieniędzy, ale pozwolimy wam prywatyzować, komercjalizować ważne sfery usług publicznych. Tak. Czyli nie będziemy wam wiązać rąk, nie będziemy was zmuszać do tego, żebyście trzymali szpitale publiczne, szkoły z kartą nauczyciela. Nie damy wam więcej pieniędzy, ale będziecie mogli je sobie sprywatyzować i w ten sposób załatać dziury w budżecie. Więc wydaje mi się, że taka tutaj nić porozumienia się zawiązuje. Dziękuję bardzo.